numer 3. Witam Was bardzo serdecznie. Jedziemy do Tarragony. Zobaczymy, co tam będzie, jakieś koloseum, coś tam się działo, jakieś bazary, nie wiem, co tam będzie się działo, ale musimy to oblukać. Po akwedukt, tak, dokładnie. Pogoda, na starówkę. Jak widać, tylko możliwa. Na starówkę. No. I lecimy. Jedziemy do pociągu. To nie PKP, bo niektórzy do sobie by myśleli, że PKP, ale nie. A ten sklep trochę drogi. W porównaniu do tego obok. Pięknie jest. Naprawdę idealna pogoda do zwiedzania. Nie za ciepło, nie za zimno, troszkę wieje, ale jest fantastycznie. Tu małe fotele. Naprawdę jakie są niskie. No i już mamy przed sobą, gdzieś tam się wyłania żółty budynek. Jest. Oj, i do niego idziemy. O, zboże. Co? Zboże. No tam masz. No tak. Dochodzimy do tej stacji, Torre Dembarra. I zaczynamy potem bilety i jedziemy do Tarragony. Kurde, jakie słońce jest. No, Torre Dembarra do Tarragony. No jest. Takie tam bilciki. No i pozdrowienka oczywiście dla fanów kolejnictwa. Ale to jest pięknie. A śruba żadna nie leży dla mnie? No nie, niestety nic nie leży. Ale podobne jak u nas, nawet takie same, jak u nas. Ojejku, to jest i nawet mocowanie jak u nas. No, fajne. Raz, dwa, trzy, torowiska. A, bo pewnie po środku takie jest dla oczekujących. Tak, w międzyczasie to obejrzymy infrastrukturę. Parking obok. Miejsce na rowery, miejsce dla niepełnosprawnych ludzi, schody oznaczone, poręcze są, tutaj nie wolno przechodzić, miejsce gdzie się idzie i na tym czarnym nie wolno stać. Tak, dokładnie, nie wolno. Tren amb destinació Reus. Propera parada Altafulla Tamarit. Si us plau,
Vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Tren con destino Reus. Próxima parada. Altafulla Tamarit. Al subir y bajar del tren, les rogamos tengan cuidado para no introducir el pie entre el andén y el tren. Train bound for Reus. Next station. Altafulla Tamarit. Be careful when you get on and off the train. Altafulla, nie? Minęliśmy? I teraz do Tarragony. No. Zobacz, jakie te oliwne, te pola. Oliw. Tam stoi zamknięte, jeśli gdzieś tam wywołuje ta kreska. Ta wlama, czy jeszcze? No, takie rozniesienia jakie. Tam są olbrzymie takie koła, się tak powiem. A wczoraj też oliwki były tam cienie. Zniesienie, też takie fajne klify. Tren amb destinació Reus. Propera parada Tarragona. Correspondència amb connected to regional services and long distance trains. Jesteśmy w Tarragonie. Ale to nie było. Ale to zakończę takie specjalnie ujęcia dla wszystkich panów kolejnictwa. Takie kolejne. No, piękne palenki. Idziemy do... Do czego idziemy? Kochanie? Kochanie? Do Złoszego Diabła? Nie, nie to było? Nie, to jak nie pamiętam, zaraz ci powiem. Jak tam pięknie widać tankowiec. W oddali. U nas były takie ronda z palmami, takie piękne, barwne, naprawdę piękne. Trochę pobłądziliśmy, ale z tego względu, że nie wiedzieliśmy, że do Diablo, coś tam parku, nie można dojść pieszo. Po prostu się nie da. I tyle w temacie. A co myślimy więc do autobusu? Wreszcie doszliśmy na miejsce. Tam do Diablo, coś tam darowaliśmy, ale mamy przed sobą starówkę. Stare miasto. Old Town. Tarakko czy Taracco? Ciekawe czemu. No i mamy wielki wall, wielki mur. Nie! Tarraco w okresie rzymskim się nazywało tam. To Tarragona. Tarraco czy Tarragona? To jak jakiś trusach jak się wydziela.
No i są piękne. A niech sobie chodzi dookoła całego świata, to ja będę mu bronił. Ale jestem zdziwiony, idziemy pod górę. Tak, to jest noc. Właśnie, jak więc sedem to miasto jest cały czas pod górę. Tu nie ma w ogóle w dół. I zobaczcie, w oddali tam mamy most. Jesteśmy jak wysoko. No i czas na wodopój, tylko że chyba nie działa. Nie, działa, patrz. Masz go, czekaj. Nie, to w dół. Może w pianie mam. No to w pianie. I ciągle do góry i chyba będzie wreszcie wypoziomowane. Carrer de la guitarra. On tam może był plac, a tu jest ulica. Nie, to ma ulica, to jest drugi plac. Jak w Polsce. Takie same są w Polsce, no? Fajnie. A tutaj mamy... Thank you.
Tutaj, gdzie trzymam stojak, między tutaj właśnie uszami stojaka, jest fajny sklep, gdzie kupiliśmy fajny słonecznik w Karmelu i musimy iść w dół. Redwany tutaj biegał w koło sobie. El Cirque Roma. Kolejne miejsce, ciekawe. To mamy morze między tymi cisami. I tu amfiteatr. To można wejść wyżej. Takie centrum, a nie znają w ogóle zimnej kawy, ice coffee, nie znają tego. Trochę dziwne dla mnie, ale szukamy dalej. A rodzice już dostali. To się chyba odrywa, nie? Monika też dostaje. Pokoje? No i wreszcie mam ja. Po obiedzie czas na kawuncie. No i tak to wygląda. Z drugiej strony, po jedzeniu człowiek myśli o zjedzeniu. A tam piękny pejzaż, piękne morze. Jakie drzwi. Katedra. Casino. I nasze polskie gołębie są wszędzie. Piękny pejzaż. No parę tysięcy lat robi swoje. I'm just going to go.
Jak pachał, fajnie. Wow, stocznia. Tak, wiem. I sosna. I gołąbie. I mamy tutaj dworzec, ale jeszcze do niego nie idziemy. Idziemy jeszcze do stoczni, to jest dosłownie obok. Thank you.
Nie byliśmy w tym Koloseum, tak? Co jeszcze byliśmy? W teatrze, w katedrze, ładnie widzieliśmy plażę na Starym Mieście. No i ogółem trochę zrobiliśmy, nie wiem, czy dzisiaj z buta 8 km, czy 10 km. Nie mam pojęcia. Mój tata mówi, że jeszcze 16. Ale dobra, kochani, bardzo wam dziękuję. Widzimy się w kolejnym. Siemaneczko! Thank you.